To już? Ja. Misiu! Malinowy! Mógłbyś? Przytrzymać się? No, najlepiej jeszcze jakbyś nagrywał, jak wchodzę. Żeby było, że jest nas więcej. O, nie doperek, patrz jaki ładny. Śniadania nie mam, ale jest lina. Dziękuję. O! Chłopaki, utknąłem! Muszę schudnąć. No. Mów jak ten, jak Jarek. Uważaj na utkłem. Doperka. Nosa głowy. No. Możesz mu zrobić krzywda. Ojej. Idziemy. Nie budzimy kolegi. Idźmy, bo ja nie wiem ile to jest pamięci w tym gównie. No tu strasznie. Aha, tu odlicza mi pamięć. Już mam 1270 mega. Może nie przełącz na rozdzielczość. A, tam już, jak zacząłem nagrywać, to już hit. Zrobimy jeszcze raz wejście. Jo. Przyjedzie najwyżej kiedy indziej, większą grupą czy coś, to żeby się będzie chciał zobaczyć. Właśnie, pana się poprosi, przywieziemy się jakoś tam, nagroda. Dziwne. Nie widzę zawiasów żadnych. No wiesz, kiedyś były. Pan... A niekoniecznie, może to jest złącze kompresyjne takie. Wiesz o co chodzi. A jo. Dylatacja. Ale mi nadgarstek napieprza. Kibelek. O, zaczyna aparat parować. O, elektryczne kabelki. No, ile było przewodów kiedyś. No, przepusty galante. No, musimy robić trzewek, jest napisane droga ewakuacyjna. Ale jeszcze po niemiecku? Ja. No, robi się coraz ciekawiej. Wygłuszenie, ocieplenie. Czor dwie. Jakiś rys historyczny tego obiektu? No, postawili. Druga taka jednostka jest w Gronowie. W tym tutaj naszym Gronowie? Tak. No, a jak wygląda? Samo. Ale... Nie, tamta jest pilnowana. Nie jest czynna, ale... No dobra, ale znasz teraz moje następne pytanie. A da się radę wbić? Mówisz, że wszystko pozamykane w stanie deweloperskim, jak na barcie? Na słuchawce? Nie mogę. To jakby było wysmarowane gównem. No wiesz, może się chcieli okopać. Nie jest piękne. Chyba okopcić. Co się stało? Nie tu, górno, tylko butapry. Tunel kablowy i idzie do góry. No na sobie. Będzie takiego zamurowania, bo zobacz jak jest butapry. Tak. Ja, tak. Lekko do góry podniesione sklepienie sufitu i to wszystko. A tak, zobacz, to musi być tak ciekawe, że aż tutaj specjalnie wytarli. O, a tutaj była ten. Może jak kable wyciągali, to się tak porysowało. Co ty gadasz, że jest peleryna niewidka? Mówisz? No. To ci założymy, to niczego nie zobaczysz. Albo Witkowi dam. Albo tak. Zaniesiemy panu. Jest gdzie chce grać bramka? No, dużo jest tych zobaczy, to jest dostępne. Jeszcze jeden. Adam, myślisz, że to jest znanie pele, czy to jest chce grać bramka? To może być... To jest wsunięte tu. Czy tam był jakiś ten kanał techniczny, nie? No. To jest wentylacja tu wyszła. No. Jakoś musieli to nadmiotliwać, no to bo ludzie... Siebie podusili. Dziwne. Ale możliwe, że tak, bo stynk jest tak zatarty, jak powinien być. W tym momencie.
Stąd przyszliśmy. No. Tu chyba jakaś maszynownia była. Tu też jest pełno tych koców. Kocy, jak zwał, tak zwał. I wszędzie gówno na ścianach. Czuraku! Tam się kończy. A tam? O, Darek, tu jest coś lepszego. A tam nie widzę. Poczekaj, zaraz, zajęty jestem. Trochę. Tam też nie ma. Ta. To są dwa kolejne i to lepsze. Kurwa, no. Możesz przejść dole. Nie, dole nie przejdę. Tam nie idę. A tu to w ogóle. Oj, 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 oj. To jest normalne. Słuchaj, to wróci się po plecach. Przepraszam. Dziura. Dziękuję. Dziura. Co? Ja mam linę. Rozumiem, padlinę. Padlina to będzie tam leżeć. Ale śniadanie zjadłem, także ja dziękuję. Padlinę to żeśmy zobaczyli w Wojtasem, jak byliśmy w Łomży na tych ruskich fortyfikacjach. Tam jest taki wał otaczający miasto, z którym mamy. I tam też zrazu na taką dolną podwójną, taki wielki, taki napięty pies leżał. Taki ogromny. Gdzie pewnie był kiedyś mniejszy, na i się zwiększył. Jeden tam musi iść. Zobacz, zobacz tą studnię. Adam, może później, na razie... No ja, no w sumie jak mam zginąć, to najpierw tutaj zobaczę. No, to nie głupio gadasz. Ja jestem nad garstkiem, nie mam się jak trzymać, jak drugie ręce trzymam aparat. No, to ja mam jeszcze gorzej. No, no. Ale ty masz dłuższe ręce w razie czego. M1, 3 razy 95. 3 razy 35. Izolatory jakieś. Nie wiem, no. Ze 3 metry jest do stropu teraz. Tu. Jakiś olej, coś takiego. Tak jakaś maszynownia. Jo. No. Same smary, takie rzeczy. Chodź na chłopy, idziemy do głównego schronu. Wartownia. Uwaga, dziura. W życiu nie. Znaczy, może byśmy zobaczyli od góry te wszystkie rozbudowania, tylko inne tym podobne. Ale byśmy nie mieli szukać wejścia, byśmy nie mieli. Albo byśmy zaporą. Głupio byłoby przyjechać i nic nie zobaczyć. Tak jest. Gdzie butne. To się nawet do tej ościeżnicy dobierał. Tak to wygląda, jakby to była delatacja. Bo nie ma ani żadnych zawiasów, ani nic takiego. I gumą jest przepierdolone, czy nawet ślepikiem. Dla elastyczności. Tak, to musiało pracować. Popękałoby. I chuj. A to nie jest wyjście z drugiej strony? No to jest to, że to coś mi musiało być. Tak. To
jest wyjście z drugiej strony, no to więcej nic nie ma. No jednak były. Były, były. Ale zobaczcie, jaka szeroka ściana, a jakie małe wyjście, nie? No. Dobra, już mamy tą dolną kombinację, nie? W razie jakbyśmy zabłądzili, to wiemy, gdzie się pójść. Nie wiem, czy jest to dosyć pocieszające, co powiedziałeś teraz. Trzeba mieć nadzieję. Mniejszą, większą, ale zawsze. Na przykład możemy mieć nadzieję, że to będzie drugie wyjście. Jakby tak przed, tutaj na przykład miesiąc, jak wojsko wyszło. Pewnie byłoby fajnie. Jestem ciekawy, czy ten schron u nas jeszcze w Sukatówce, w Barsie, to jest jakoś czynny. Bo tam, że na tych budynkach na ziemi, to wiem, że to się dzieje. Tam te urządzenia chodzą, anteny się kręcą i tak dalej. A ciekawe, czy... Jak ktoś tego pilnuje, to na drogę już nie będzie chciał wchodzić. Nie no, tam jest cały czas, i wiesz, jednostka jest. To jak była, tylko ciekawi mnie to, czy schron, oryginalny schron jest cały czas wykorzystywany w jakiś sposób. Ale ktoś się naprodukował, by to zamurować. No. Wszystko, co było pod ręką, użył. Taki pomysłowy dobrowiec. Co? Byłem, widziałem. No, by się nawet na rozpórkę nie wiem, jak chwycić za bardzo. Gdzie to... Jo. Co to kurwa było? Tu. Scheißen, Wagen, Machen, Lachen. Zrobimy pauzę. Oj. Człowiek, kurwa, 40 lat na tym świecie, jeszcze byś... To taki, kurwa, zaraz... Wejść to wejść! Znaczy, zejść to zejść, a teraz wejść! Zobaczymy, skok tą czyka. Skok śmierci. Z telemarkiem, jak Stoch. Szeroko nogi. O, z gracją. I zdążył usnąć? No, ja. O kurwa! Co to w ogóle jest za? Hii. No to jakby się... 5 metrów na dół jeszcze, pewnie. Dobre. Czyli musi być gdzieś jeszcze... No coś tu musi być, chuj wie co to, czego to było. Może tam był jakiś podziemny zbiornik paliwa czy coś? No, może tu była... Tu była jakaś przepompownia, a tam był wlew. No tu będzie wody, tak. A Boże i tak. No zobaczcie, bo to co tutaj przyszło... No właśnie to jest. To jest piasek od filtrów. Mówisz? Aha, no to... Oczyszczający, tak? Filtr. Ale co to jest, to nie wiem. To jest robot z Marsa. Przyleciał, przyleciał z Apollo. A to wygląda jak szczęka z ginek. Weź może. No, zrób zdjęcie. Pani z IPR-u dzisiaj pokażę. Ja pokażę kawałek. To jest tak niespecjalnie. W każdym razie cywilizacja to była, bo są czyste butelki. No. No nieźle, nieźle. Pomieszczenie spore. Ja to był jakiś zbiornik, a to były te wskaźniki poziomu. No. Z 6 na 5 metrów i na 4 wysoko. Więcej. 4,5. Posiedź w korytarzu. Może ten nas zamurować żywcem. Może ja. Jak tego gościa w skromnie przy dworcu górnym. A że 3 lata pójdą do sołtysa i powiedzą, że na tych 3 zostało. Ale już byśmy bez butów byli. To tak pewnie jest połączone z tamtą studnią. Mhm. Może być. Kurczę, no nie wiem, no. Czego nie wiesz? Ja po linii nie zejdę. Znaczy zejdę, nie wejdę. No to cię wciągniemy. Powinieneś się wpłacić i cię wyciągnąć. Wiesz, tak żebyś ci się, żeby się nie zaplątał, jak ci łapa zostanie i szat, wiesz, to ja spadnę razem z tobą, nie bo zmiłuj. No to Darek, trzymaj go. Ja nie mogę. Nie może. Ja jednej ręce mam telefon, a drugą rękę mam niesprawną. No właśnie, także sam widzisz, jesteś skazany tylko na mnie, mam 40 lat. Dobra, bez tego aparatu może nie. Ja pierdolę, ty już? Co tam widzisz, panie kolego? Gdybym wiedział, to bym liny nie wyciągał.
Znaczy taki zbiornik retencyjny. Daj nam mi aparat. Idę. Rany boskie, nigdy nie wiedziałem, że 83 kilo tyle waży. Kurwa, trzeci wychodzisz, ja pierdolę, no. Przeciwieństwo. No, prawą nogę w kant włóż. Tak, kant dupy. Utknął. Jak już się wyłamie plecami, to już o, to już teraz już to wyjdzie. Ja się cofnę, to byś jak w razie spadniesz, to byś mnie nie pociągnął. Ta-dam, w jednym kawałku. Nie dziwię się. Uratowani, nie? Jo, widać światełko w tunelu, znaczy żyjemy.